Witam Was w kolejnym odcinku z Runes of Magic. Robimy oczywiście misję na Xavierze dalej. Pójdziemy po misję do Hapsik. Choć nie, no, zaraz sobie sprawdzę, czy coś jeszcze tu mamy. Najbezpieczniej byłoby schować gdzieś ten dzbanek zaraz po tym, jak go odnaleźliśmy. Pomówmy o dzbanku. Ci chciwi poszukiwacze przygód są obserwowani przez handlarza z czarnego rynku. Ma chrapkę na granty i inne wartościowe przedmioty pochodzące z ruin. Hangla wyruszył z misją nawiązania kontaktu z poszukiwaczami, ale póki co nie wrócił. Denerwuję się o niego. Proszę dowiedzieć się, co się z nim dzieje. Poszukiwacze często spotykają się w przydrożnym zajeździe na północ stąd. Hangla poszedł właśnie w tamtą stronę. Okej. Przyjrzyjmy się misjom, które tu mamy. Rzemiosło, mistyczny ołtarz, wybrzeże okazji, labirynt Istra, Xavira. Wybrzeże okazji? Serio? Na wybrzeżu okazji coś mam jeszcze do zrobienia? Samata Denis każe ci podjąć decyzję. Porozmawiaj z nią, a potem wróć do prowizorycznego obozu Fangera i daj mu raport. Jeśli zgubisz zakazaną drogę, spróbuj pokonać Hydrę, by zdobyć ją ponownie. Ła. Nie oddałem misji z Hydrą, z tego co widzę. I mam nadzieję, że mam to, co potrzeba. Chyba to będzie ta rura, runa. Oby. Dobra, to lecimy szybko. Zdaję mu raport. Okej, mamy porozmawiać z tą. Nie może śledzić. Samata Deliantes. Oj, coś mi tutaj śmierdzi. Dobra, ale przynajmniej osoba, której mamy zdać raport, jest tutaj widoczna na kompasie. Dobra, lecimy, tędy jest na górę, najłatwiej do góry wejść. W zasadzie to jest chyba jedyne wejście. No i tam dalej potem, ale w tym kierunku tylko to. Jesteśmy w miarę blisko. Pytanie tylko, gdzie jest ta Samantha? Czy jak tam ona się zwie? Że ja nie oddałem tej misji z Hydrą. To jest dziwne. A, bo z Łukaszem zrobiliśmy Hydrę od razu, żeśmy pobiegli na lustra i potem sobie miałem to ogarnąć. Chyba tak to musiało być. Dlatego jej tutaj nie oddałem. Ale trudno się mówi. Spróbujemy to szybko załatwić i mieć z głowy. No bo jak mówiłem, robimy wszystko, co tylko tu jest do zrobienia. Niczego nie zostawiamy. No chyba, że będzie to coś, czego sam nie jestem w stanie zrobić, no to wtedy jak i owszem. Albo wrócę tutaj kiedyś z Łukaszem, jak będzie miał chwilę, albo wrócę, jak będę miał wyższy level, proste. Czy tam lepszy ekwipunek, bo to wystarczy w zasadzie tutaj chyba. A ekwipunek to nie będzie dużym problemem, bo to będzie stary ekwipunek z mojej wcześniejszej postaci, gdzieś tam, tylko muszę odpiski sobie
załatwić. Parę tam gdzieś mi powpadało za lojalnościowe relogowanie, ale to jeszcze chyba nie wszystko. I tak powolutku sobie przerzucam, sami widzieliście zresztą. Niedawno przerzuciłem sobie broń na 65 level i ten z zestawu Ducha Świętego Ducha, czy jakoś tak tam to było, na 55 level. Dobrze, poszedłem, dobrze, poszedłem. Tylko gdzie jest Samantha? Czy ona jest tam w środku, czy gdzie? Czy po prostu tam już pogadałem, a muszę tylko oddać raport? A jest Fanger Choi. Czyli chyba mogę oddać raport. Samantha Dalinta zabrała runę? O rany, ale szybko. Aha, Erandir, udało ci się zgładzić Hydrę. Nie potrafił tego dokonać nawet Banegitia, król demonów. Wieść o tym bohaterstwie zostanie rozgłoszona. W chwili triumfu zapomnij o innych zmartwieniach. Posłuchajcie, módlmy się i oddajmy cześć pogromcy Hydry. Wow, oni się do mnie modlą. Jestem bogiem na ziemi. Okej, przyjrzę się tutaj, bo chyba... Tak, tu mam coś gorszego. W sumie to przydałoby się tutaj przejrzeć, czy nie ma czegoś lepszego. Tu mam na 22 level. Ja z takim czymś chodzę, po prostu to jest nie do wiary. Ściśle tajne dokumenty na 22 level. Może warto byłoby zainwestować już jakiś lepszy sprzęt tutaj. W sensie tutaj akurat nie. Ale tutaj mam też na to pewien pomysł. Chociaż z drugiej strony nie, bo tutaj ten zielony stat też mi się przeniesie. No tak, troszeczkę bez sensu. Ale nie, w sumie te przedmioty... One są nawet nie przypisane, patrzcie. Te przedmioty to ja sobie przerzucę do jeszcze innej postaci i do jeszcze innej. I tak sobie powolutku będę przerzucał. Co tu mamy? Dobra, to nic. To w takim razie jednak będę musiał sobie spróbować tu jakiś secik wyciągnąć dla mojej postaci. O, tutaj na przykład mamy coś lepszego i to jest modlitwa Isaaca. Wytrzymałeś maksymalne punkty życia, magiczny atak, maksymalna liczba punktów życia jeszcze raz i drugi raz, bo to są już staty. Więc zdecydowanie pasek możemy sobie podmienić już. Broń zostawiłem w banku. Więc też sobie to olejemy na razie. Dobrze, czyli tutaj już mamy w takim razie chyba wszystko. Czyli możemy wrócić na Xavierę. No i pięknie. Teraz już mamy wszystko chyba zrobione tutaj. Pokażę wam jeszcze jedną ciekawą rzecz. Nie wiem, czy pokazywałem. Ale na pewno musiałem coś wspomnieć o tytułach. Tutaj widzicie tytuł Uczeń Druida. Taki tytuł noszę w tej chwili. Więc na pewno wam o nim coś wspominałem. I nie jestem pewien, czy powiedziałem to, co chciałem powiedzieć, dlatego wspomnę. Ale to tylko tak na szybciutko gdzieś tam. Jak tylko mi się uda. Bo nie wiem, czy już mi się wystarczająco pokazuje tutaj tego wszystkiego. Chociaż nie, bo chyba wszystkie tytuły od razu są widoczne. W sensie te też nie... które jeszcze żeśmy nie uzyskali. Nie właśnie o to mi chodzi, głównie o te, których jeszcze nie uzyskaliśmy. Ale to jak dobiegniemy do Xaviery, to wam pokażę, o co mi chodzi.
Także już prawie. Kwiatki śmierci. O, he he. Błękitno pióry. Znaczy już jesteśmy na Xavierze, właśnie się pojawił napis. Króliczki. Pod koniec Xaviery nawet może wam pokażę, jak działa jeden z Adodeonów. Bo coś tak czuję, że będziemy się tutaj wybierali dosyć często, przez dłuższy czas. Znaczy, nie wiem, czy będę robił to w trakcie gry, więc dlatego później będzie moje pytanie do was, ale to później. A w zasadzie może nawet teraz już zapytam, czy będziecie chcieli też oglądać, jak robię misje dzienne, czy nie. Bo to dość istotne. Ja uważam, że to nie ma sensu cały czas pokazywać wam, jak robię misje dzienne, bo to będą te same misje. Więc wszystko będziecie już widzieli tak naprawdę, bo raz je wam pokażę, o co chodzi z tymi misjami tutaj. A potem będę musiał skakać między Xavierą a miejscem, gdzie będziemy robili misję, więc to też będzie strata czasu dla was na odcinku. Więc ja myślę, że to raczej nie będzie miało sensu, żebym tutaj tak to robił. Po prostu zrobię misję dzienne i zacznę nagrywać potem odcinek. I to jest dla mnie najlepsze rozwiązanie, ale piszcie, czy chcecie tak to, żeby się było, czy chcecie, żebym jednak wam pokazywał, jak idę i robię tę misję. Nie wiem, z jakiegoś powodu chcecie to widzieć. Dobra, a teraz wracając do tytułów. Jak wchodzimy pod literkę T, to mamy tytuły. I teraz tak. Tu mamy ogólne. Tu mamy uczeń druida w tej chwili. Ja mam moją tamtą inną postacią, inny tytuł, nie pamiętam, jak to się nazywało, ale jest do tyle ciekawy, że daje plus 10% do łupów, dlatego go nie zmieniam. Ale mamy tutaj tytuły misji, nie? I nie wiem, czy wam to pokazywałem, ale mamy specjalny, mamy wyjące góry. Wejdźmy sobie, powiedzmy, tutaj powinna być też gdzieś wybrzeże okazji, o proszę. I mamy cyk. I możemy wziąć sobie ten tytuł. Możemy wziąć sobie ten tytuł. I tak sobie tutaj lecimy. Możemy wziąć. O, popatrzcie. I o to mi chodziło. Tutaj widzicie? Te dwa ostatnie tytuły. Żeby zdobyć ten tytuł, potrzebujemy Towarzystwo Południowe Herbatki Nicole. Zrobić taką misję. Cokolwiek to znaczy. I musimy wykonać też Przyjaciele na Zawsze. I dopiero jak te misje zrobimy, to będziemy mieli wszystkie tytuły z okazji. Więc jeżeli chcecie sobie zbierać własne, zbierać, w sensie chcecie mieć odblokowane wszystkie tytuły, to popatrzcie, tylko tutaj macie misje, które musicie wykonać na każdej, gdzieś tam tak. Czyli powiedzmy, chcecie, ten tytuł jeszcze nie ma nazwy tego tytułu, tak? Ale żeby ten dostać, to musicie zrobić misję Chwała i Ból, Straszny Sen i Legenda o Postrachu Rafy na przykład. No i o to mi tylko chodziło. Tutaj na przykład Pustynia Limo. Tu mamy, na Pustyni Limo mamy cztery tytuły. No i żeby je zrobić, to na przykład Baranek Ofiarny, trzeba zrobić misję tutaj Zakłócić, Przebieg Eksperymentu, taka misja. Tutaj też Bez Pardonu misja, a tutaj misja Przesyłka. Akurat tutaj dosyć proste te tytuły. Na tych innych miejscach to tam trzeba po ileś tych misji zrobić, żeby tutaj nam się tytuł pojawił. O, na przykład tutaj. Tyle tego trzeba zrobić. No. To tyle, jeżeli chodzi o tytuły. Myślę, że chyba już wiecie, o co chodzi. Ja sobie lubiałem tę moją główną postacią. Tak, pobiegałem sobie i tam, gdzie mi coś brakowało, to sobie dorabiałem te tytuły. No bo jednak chciałem mieć zrobione wszystkie. A teraz zajmiemy się naszymi misjami. Okej. Mieliśmy pójść tam do jakiejś tej, nie? Dobra, popatrzmy. A, tutaj mamy też coś do zrobienia. Odnajdź Hangle. O, to w sumie to jest to, co mówiłem. Tam mieliśmy pójść.
Chyba w dobrym kierunku biegnę. Tak jest, tam, do góry. Ja wiem, gdzie on jest tak naprawdę. Tylko nie wiem, czy muszę z kimś porozmawiać jeszcze, czy nie. Czego chcesz, Jaszczur? O właśnie, nawet widzicie, gdzie jest, nie? Właśnie tutaj, duża drewniana skrzynia. O, tutaj widzicie, ktoś na chupury zbiera sobie drużynę. I właśnie to chcę wam pokazać, jak ten to będzie działało. Ten Adedeon, który właśnie coś takiego robi. Ja go też użyję, ale to dopiero jak będziemy robili misje dzienne, te ostatnie. Czyli jeszcze troszeczkę czasu mamy, na pewno nie będzie to w tym odcinku. Dopiero jak będziemy kończyli już tutaj Xavierę tak naprawdę. Okej. Okay. Angla. Uff, dobrze, że jesteś. Gdyby nie ty, zostałbym tu na zawsze. Próbowałem się z nimi dogadać, ale chyba są w transie. Powtarzają ciągle, kto posiada dzbanek, ten pozna tajemnicę skarbu królowej. Musimy przyznawać pradawne moce. Bardzo to wszystko dziwne. W ogóle mnie nie słuchali. W końcu stracili cierpliwość i uwieźli mnie tu. Najdziwniejsze jest to, że spośród nich znajduje się mag, który jako jedyny nie wpadł w trans. Zamierzają przeprowadzić jakiś straszliwy rytuał. Muszę przyznać, że czuję się cokolwiek nieswojo. Jeżeli dzbanek rzeczywiście jest w stanie przyzwać pradawne moce, wolę sobie nie wyobrażać, co zamierzają poszukiwacze. Udali się w kierunku olbrzymiego posągu stojącego w samym środku gasnącego blasku. Powstrzymaj ich, trochę tu odpocznę, po czym dam się do obozu i zamelduję o wszystkim Hapsik. No i proszę. Lecimy. Gdzieś tutaj to z tego co pamiętam będzie. Turu, turu, tu, turu, turu. Oh yeah. Dzbanek. O, i nie tylko dzbanek. Hapsik. Co jest? Nie mogę się ruszyć. Co się dzieje? Hej, hej, co ty robisz? Szybko, zdejmij pieczęć. Gdzie skarb? Hehehe. Zdejmuję pieczęć. Jest jeszcze wiele do zrobienia. Co? Co? Hej, ho! Co? Co tu się dzieje? Królowa demonów. Nie, nie mój dzbanek, mój skarb. I co, zadowolony? Teraz będziesz żyć wiecznie. Ten koleś jest gdzieś. Już gdzieś widziałem. To ty niszczysz wszystkie drzwi, które udało mi się otworzyć, prawda? Myślisz, że mówię o tych osobliwych roślinach? Chcesz zetrzeć wszystkie ślady? Czemu usiłujesz sprawić badaczom kłopoty? Co chcesz przez to osiągnąć? Dość tej gadki. 1000 lat temu pochowano tu magię mego pana. Chcę, by znów zaczęła działać. Szkoda, czas na rozmowę z kimś, kto i tak już nie żyje. Ktoś nie żyje? To chyba tylko ty nie żyjesz. Pchi, tak czy siak, zabawa już się zaczęła. Nic na to nie poradzicie. Bawcie się dobrze. No dobrze, nie wiem co, ale przeklęty dzbanek sobie wezmę. No i co teraz? Do Hapsik trzeba. Ona żyje czy nie żyje, bo nie wiem. Hmm.
a jest Hapsik leży. Czyli jeszcze żyje. Paflor. Co się dzieje? Hapsik jest ranny, ranna. To straszne. Kim właściwie jest ten ekscentryczny mag? Hapsik już na mnie ucieknie. A, to ona? Czyżby ci chciwi poszukiwacz przygód oddawali swe życie, by atakować to przeklęte naczynie? Ten zwrot wydarzeń jest tak absurdalny, że czuję jedynie złość. Choć trzeba pamiętać, że od samego początku naszego pobytu byliśmy atakowani przez potwory. Wygląda na to, że badane przez ciebie podejrzane rośliny przyzywają pradawne gargulce. No tak było. W nieskończoność. Ciekawe. Myślą, że mogą nas od tak sobie nabrać? Nie będę na to spoglądał przez palce. Magia. Mistrzu. Paflor. Co? Nie bardzo rozumiem, ale dobra. A tak. Pradawny gargulec. Uda się do ruin i przygotuj się do odparcia ataku duchów pradawnego posągu. No i też to zrobię, tylko w którym... A, tutaj gdzieś to jest. A tak, runki sobie pozbieram. Łapy nie chcę, ja chcę runkę. Z tego obok. O, właśnie z tego. A tu nie było, dobra. Musimy pozabijać tam tutaj. Ale to idzie dosyć sprawnie, także problemu nie ma. Zostało jeszcze dwa, czyli gdzieś tutaj. I voilà, mamy misję gotową. Od razu zabiję, żeby potem... Oj, 5 runek gildii wpadło. Aos też ma jakąś misję, po prostu to też zabierzemy. Aos wszystko przygotował. Nie wiemy, czy uda nam się go powstrzymać. A tam nie wiecie. Oczywiście, że go powstrzymam. W życiu tak już jest, że jeśli mamy nadzieję, że coś się nie wydarzy, to zdarzy się to na 100%. Prawa Morfiego przecież. Przygotowanie pieczęci. Dobrze, że jej obrażenia nie są poważne. Usiłuję zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. Chyba nie mamy tu do czynienia z klątwą. Chodzi raczej o jakiś rodzaj mechanizmu, który trzeba uruchomić.
Mam pewien plan. Spróbuję wykorzystać technologię teleportacyjną wspólnoty Alice do stworzenia fałszywej bramy. W ten sposób odeślemy ich gdzieś daleko stąd. W każdym razie potrzebuję kilku worków z kwasem należących do części do czyścicieli z ruin. Musimy zwabić wszystkie pradawne gargulce. Uważaj, żeby przy okazji nie stała się krzywda. Musisz zachować siły na czekające cię wyzwania. No to tego mi nie musisz mówić, to wiadomo. Lecimy. Gdzieś. A, już wiem gdzie. Worki z kwasem, lepka żywica, zabieramy. Przyda się, misję sobie zrobimy. Prawdopodobnie. Czyściciel ruin. Trochę tych misji tutaj jeszcze jest do zrobienia, z tego co pamiętam. Tylko dziwne, że tak pojedynczo się je robi. Wydawało mi się, że to tak raczej po parę misji naraz, ale w sumie czasem było parę misji naraz, więc... I wracamy. Tarara, tarara, Aust. W życiu tak już nie mieliśmy, gdzie okej. Przygotowanie pieczęci. W porządku. Wleję zawartość worków z kwasem do tego naczynia. Wówczas nasze przygotowania zostaną zakończone. Okej, co teraz? Pieczęć. Ten dzbanek jest naprawdę niezwykły. Potrafi aktywować pieczęć, a do tego absorbuje duszę. Ale o co chodzi z tą niechęcią do zimna? Niestety odpowiedzi na te pytania muszą zaczekać, aż zamkniemy drzwi. Aby to zrobić, musimy posłużyć się tym dzbankiem. Będzie to wymagało zarówno siły natury Szasmal, jak i umiejętności, jakich dysponują członkowie wspólnoty Alice. Tak czy siak, sami nie damy rady. Musisz nas ochraniać podczas rzucania zaklęcia. Nie będzie to zwykła potyczka. Kiedy się przygotujesz, daj mi znać. No ja jestem już gotowy. Jestem gotów, ruszajmy. Zamknięcie będzie wymagało połączenia naszych sił. Pradawne gargulce zaatakują nas za przyzwanie tego garnca. Musimy zapewnić nam bezpieczeństwo. Erandir, cieszę się, że się znałem. Żałuję, że od samego końca musimy być silni. Wichry... Natury chroni życzenie, jestem gotów podejść u ładu. Mistrz dusz domaga się ofiary. Teraz idź, włóż zaklęcie pączczenoszące Alice do tego garnka. Po wszystkim, na jakiś czas.
No i szybko poszło. Widzicie, magiem to po prostu pestka. No i tak naprawdę doszliśmy do końca dzisiejszego odcinka. Jeszcze zobaczymy, co Aost ma do powiedzenia. Pieczęć. Muszę przyznać, że zamknięcie tych wrót jest o wiele trudniejsze, niż mi się wydawało. Sama magia nie wystarczy. Ta moc znacznie przewyższa nasze umiejętności. Wygląda na to, że Aost Baflor. I tyle. Nie wiem, o co chodzi, ale dobrze. Okej, to tutaj weźmiemy sobie wytrzymałość i atak magiczny, jak jest coś takiego. Jest. To możemy sobie już jakiś tam... A to jest kolczyk, tak? No i zostaliśmy też przy okazji nowy tytuł. Przyjaciel wspólnoty badawczej. Dobra. Do kulkę sobie zwiększymy. Mądrość sobie zwiększymy. Zwiększymy sobie też płomień. Czyściec się zwiększymy. Chociaż ogień też by się przydało zwiększyć. Wiedza ognia. Ale dobra, tak. I wiedza ognia. O, da się. To tylko do 50 levelu, potem już jest max, więc spoko. Okej. To tyle na dzisiaj. Widzicie, już tutaj będą po dwie misje, więc jednak misje się rozejdą, tak, że będzie ich kilka naraz do zrobienia. Więc spoko. My się widzimy już w następnym odcinku, a wy pamiętajcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie, subskrypcję ciśnijcie, jeśli jeszcze nie jesteście moim subskrybentem. I dajcie sobie dzwoneczek, jak będziecie mieli powiadomienia o wszystkich nowych filmach i live'ach na moim kanale. A ja się z wami na dzisiaj żegnam, życzę miłego wieczoru i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!